dzisiaj prezydent Krzysztof podsumowuje 3 lata swojej działalności jako gospodarz miasta. Pytamy Szczecinian, co sądzą o jego rządach. Myślę, że jest mało zauważalny osobowością, nie ma charyzmy wystarczającej na pełnienie tej funkcji, jaką obecnie pełni. Sądzę, że Szczecin od kilku lat przestał się rozwijać. Przyjeżdżałem te 5 lat temu, niewiele się zmieniło. Przez 3 lata to jednak można troszkę zrobić. Nie zauważyłem różnicy podczas zmiany. Dla mnie jest tak samo. Sądzę, że za wiele się nie zmieniło. Same zmiany negatywne, tak? Nic się nie zmieniło. To znaczy, ja uważam, że i tak jest lepiej niż było. Tak samo. Czyli dobrze, czy źle? Czyli nie najgorzej. Nie najgorzej, a co jest dobrego? To, że nie jest gorzej. Szczecin nie rozwija się tak jak inne ośrodki, na przykład Poznań, Wrocław. To na pewno to. A poza tym te wszystkie afery, afera mieszkaniowa i ostatnio ta akcja odnośnie forum w internecie. Negatywne. Czyli negatywnie świadczy o gospodarzu miasta? Mhm, jak najbardziej. Ostatnio głośna sprawa. Chodzi mi tutaj o inwigilację. Jakaś pani, grupa osób była oskarżona, znaczy oskarżyła, wypowiedziała się dosyć nieprzychylnie na temat naszego prezydenta miasta. Prezydent doszedł do tych osób i będą się tam jakieś konsekwencje prawdopodobnie wobec tych osób poniosą. Co moim zdaniem nie jest dobre, ponieważ no, żyjemy w państwie demokratycznym, a tutaj to jest poniekąd walka z demokracją. Szkalowanie osób, które mają jednak prawo do wolności słowa. Tak więc sądzę, że nie jest dobrym prezydentem tego miasta. Ale mało co robi. Dlaczego mało co robi? On wie, on czuje, co może być ze Szczecinem. Tak, a co może być? Tak, to pani, niech pani się troszkę zainteresuje, co się dzieje w kraju. Tak natychmiast wszystkiego się nie da naprawić, zmienić. To zawsze trzeba trochę czasu, żeby coś poprawić, czy coś pozytywnego wprowadzić w życie, prawda? I jeszcze jest coś takiego, że jak już są te pozytywne sytuacje czy sprawy, to nie zawsze się to zauważa. Zauważa się tylko to, co jest nie tak, prawda? No widzimy, po co będziemy dużo gadać? My wiemy.